Powiedz jeszcze raz, jak masz na imię? Milena. Okej, i uwielbiam twoją koszulkę. Dziękuję. Jest idealna. Lubisz tę płytę? On jest moim ulubionym artystą, a ta płyta pewnie znalazłaby się w moim top 5 ulubionych albumów. To też moja ulubiona płyta Michaela Jacksona i pewnie jeszcze później o niego spytam. Okej. A więc Sy Smith w Radiu Szczecin, witamy. Cześć. Jak się masz? Jak ci jest w Polsce? Widziałam na twoim Facebooku, że otrzymałaś przepiękny tort ze swoją podobizną. Oh my gosh, Poland is always very sweet. The people here are always. O mój Boże, Polska zawsze jest niesamowita, a ludzie są tu bardzo serdeczni i gościnni. To jest chyba moja piąta wizyta w Polsce i za każdym razem jestem poruszona uprzejmością ludzi. To coś pięknego. Uwielbiam tu przyjeżdżać. It's beautiful. I love coming here. Kiedyś powiedziałaś, że nie lubisz się nudzić, pracując nad muzyką, więc czym aktualnie się zajmujesz, by zapewnić sobie rozrywkę? That is a good question. You know, being on the road keeps me entertained, obviously. To dobre pytanie. Wiesz, oczywiście trasa sprawia, że ciągle mam co robić. Gdy przygotowuję się do koncertu, to wyglądam, jakbym była spokojna, ale w mojej głowie przemierzam milion mil na godzinę, bo myślę o tym, jaką historię chcę dziś opowiedzieć. Nawet jeśli będę śpiewać te same piosenki, to historie mogą być inne. Wiesz, co mam na myśli. Każdego dnia świat się zmienia i jest też inna publiczność. Może akurat spojrzę na kogoś i ta osoba będzie na mnie patrzyła w jakiś konkretny sposób i może przez to zaśpiewam trochę inaczej. Dlatego myślę, że przed nudą chroni mnie skupienie na mojej pracy. Wiesz, myślę też, że to, że nie lubisz się nudzić, słychać w twojej muzyce. Tam tyle się dzieje. Jest funk, jest R&B, wpływy soulu czy rapu. A czy to prawda, że kiedyś chciałaś być raperką? Be a rapper? You know, it's true that I always loved hip-hop. I don't know that I wanted to be a rapper. Prawdą jest to, że zawsze kochałam hip-hop. Nie wiem, czy chciałam być raperką, ale zawsze byłam big girl. Od momentu, w którym narodził się hip-hop, miałam pewnie z 5 lat, gdy usłyszałam pierwszy rapowy utwór. Zakochałam się w nim, bo czułam, że oni mówią do mnie. Więc tak, pewnie nie chciałam być raperką, ale niewątpliwie zawsze czułam się częścią kultury hip-hopowej. Wspominałyśmy już kilka gatunków muzycznych, a ja uwielbiam twoje wersje różnych piosenek. Ty o nich mówisz cyberized. Nagrałaś przecież If Your Girl Only Knew Aaliyah czy Crazy You Prince'a. Nawet te dwa utwory, o których wspomniałam, są z zupełnie innych bajek i czasów i zastanawiałam się, która dekada miała na ciebie największy wpływ. Czy jesteś dziewczyną z lat 70., 80., a może bardziej inspirują cię lata 90? That is a really good question too, my gosh. You know, it depends on what I'm doing. Like if Your Girl Only Knew, I produced that remake myself. To też jest naprawdę dobre pytanie. Wiesz, to zależy od tego, co akurat robię. Na przykład przy If Your Girl Only Knew zajęłam się produkcją. Pocięłam stary numer Portishead i zagrałam na basie, więc można powiedzieć, że to było zainspirowane latami 90. A znowu Crazy You to piosenka z lat 70. z pierwszego albumu Prince'a, a nagrałam ją z moim przyjacielem Zoe i myślę, że chcieliśmy pozostać jak najbliżej oryginalnego brzmienia tego utworu. Tylko wokalnie kilka rzeczy zrobiłam trochę inaczej, ale w sumie inspiruje mnie wszystko, każda dekada, którą przeżyłam, a nawet i te wcześniejsze, bo znowu teraz śpiewam piosenki Ellie Fitzgerald i inspirują mnie big bandy czy muzyka z lat 40., tak więc wszystko, co sprawia, że wystukuję rytm i pstrykam palcami, ma na mnie wpływ. Mówiłaś, że jedną z twoich inspiracji jest Michael Jackson i podczas jednego z koncertów wspomniałaś, że kiedyś przedstawiałaś się jako Michael Jackson. Yeah, oh yes, when I was little, when people would ask me what my name was, I told them my name was Michael Jackson and I said it with a straight face. I thought I was Michael Jackson. Tak, gdy byłam mała, a ludzie pytali mnie, jak się nazywam, to mówiłam, że Michael Jackson. I mówiłam to z zupełnie poważną miną. Myślałam, że jestem Michaelem Jacksonem do czasu, aż miałam około 4 lat. W końcu moja mama powiedziała, wiesz, musisz przestać to robić. Nie jesteś Michaelem Jacksonem, nie jesteś nawet chłopcem. Byłam zdruzgotana. Właśnie tak dużo dla mnie znaczył. Zresztą znaczył tyle dla wszystkich, ale ja naprawdę wchłonęłam go w siebie. Chciałam nim być. I myślę, że to słychać w mojej muzyce. To jak śpiewam, jest często nim zainspirowane. No to musimy zagrać coś z jego dyskografii w audycji. Co polecasz i dlaczego? I think I can't help it.
Can't Help It is a really good from the album of the t-shirt that you're wearing right now from Off the Wall. Chyba really I Can't Help It, bardzo dobry utwór z albumu, którego okładkę masz właśnie na koszulce, Off the Wall. To naprawdę piękna piosenka, pokazuje jego wokalną wrażliwość. To jak nie bał się być wrażliwym, a ciągle pozostawał mistrzem rytmu z perfekcyjną tonacją. To jest coś, czego nie słyszało się zbyt często w popie. Wszystkie te elementy opanowane do perfekcji na takim poziomie. Dlatego myślę, że I Can't Help It to dobry utwór do zagrania. Okej, na pewno to zagramy. A ty pracowałaś z wieloma osobami, na przykład z Whitney Houston, Brandy czy Asherem, ale uwielbiam to, co zrobiłaś z Michelle and the Gaucello. Wasze głosy przepięknie razem brzmią. Dziękuję. Jak się czułaś, będąc częścią jej albumu? Wow, thank you so much, first of all. Being a part of that album was amazing. Touring with her was amazing. Every show was like a masterclass. Po pierwsze, jeszcze raz dziękuję. A praca nad tą płytą była niesamowita, podobnie jak trasa z nią. Każdy koncert był jak zajęcia z mistrzem. I to zabawne, że akurat o tym wspominasz, bo w zeszłym tygodniu ktoś wysłał mi jakieś stare nagranie naszego występu na żywo. Może z 2003 roku. Myślę, że nawet nie wiedziałyśmy, że jesteśmy nagrywane. I to brzmiało nieskazitelnie. A to dlatego, że ona tak starannie dobiera ludzi, których chce mieć w swoim zespole, a później pozwala im robić to, co czują. Jakby dawała ci paletę i mówiła, maluj, chcę, by to wyglądało jak chmury. Tak tworzyliśmy muzykę w tej grupie i to była świetna zabawa. Nagrywanie tej płyty też wyglądało podobnie. Miała już szkice piosenek, a potem mówiła, Sai, chcę, byś tu coś dopisała, niech to brzmi jak... Staram się przypomnieć sobie coś, co ona mogła powiedzieć. To zawsze było coś bardzo abstrakcyjnego. Na przykład, niech to brzmi jak pomarańczowy. I wtedy ja na to, okej, dokładnie wiem, o co chodzi. I próbowałam napisać i zaśpiewać coś, co kojarzyło mi się z kolorem pomarańczowym. Mogła nie powiedzieć akurat tego, ale to zawsze było coś, co sprawiało, że myślało się zupełnie inaczej. I chyba ten sposób się sprawdził. I think so. Yeah, she was really, she brought out the best in me, I think, you know. Tak myślę. Ona wyciągała ze mnie to, co najlepsze, bo pozwalała mi malować różnymi kolorami i odcieniami na mój własny sposób. Pamiętam, gdy pierwszy raz do mnie zadzwoniła, by zaprosić mnie w trasę. Akurat widziała mnie w Joe's Pub z grupą, w której wtedy śpiewałam. Zdobyła mój numer od osoby z jej zespołu, z którą studiowałam. She said, she called me and said, hey, this is Michelle. I don't know if you do this, but would you go on tour with me? Zadzwoniła i powiedziała, hej, tu Michelle, nie wiem, czy w ogóle robisz coś takiego, ale pojechałabyś ze mną w trasę? Byłam w szoku, nie wierzyłam, że to ona. Pewnie, że jadę, a ona. Nie chcę cię urazić, ale zaśpiewałabyś chórki? A ja na to, co? Urazić? To chyba najlepszy telefon w życiu. To był zaszczyt móc z nią pracować. I nadal kocham ją z całego serca. Jest rewelacyjna. To brzmi jak szaleństwo, ale inna szalona rzecz to twój duet z Rasanem Pattersonem. Czytałam, że umówiliście się na sesję nagraniową przez Twittera, tak? Twitter. Yeah. Totally. Well, Rasan and I had talked maybe one time at one of my parties. Tak było. Rasan i ja rozmawialiśmy może raz podczas jednego z moich przyjęć. Zawsze wyprawiamy z moim mężem przyjęcia. Rasan raz nas kiedyś odwiedził i rozmawialiśmy o tym, że obydwoje uwielbiamy ten utwór, stare nagranie Billego Oceana. 3 czy 4 miesiące później pomyślałam, nagram tę piosenkę. Napisałam na Twitterze, jestem w drodze do studia. Ciekawe, czy Rasan, użytkownik My Name is Too Long, nagrają ze mną, a on odpisał, gdzie jesteś, jadę. I tej nocy nagraliśmy ten utwór. Zajęło nam to 4 godziny. On nie potrzebuje wielu podejść. Wchodzi, nagrywa i wychodzi. Tak w temacie twoich duetów, to najczęściej w audycji graliśmy chyba Bet on You z Antonem Hamiltonem. Jak doszło do tej współpracy? Anthony and I were friends through Macy Gray. Macy at the time had a couple of people that she was working with, Sunshine Anderson and Anthony Hamilton. Anthony i ja przyjaźniliśmy się dzięki Macy Gray. Macy pracowała wtedy z kilkoma osobami, między innymi Sunshine Anderson i z Antonem Hamiltonem. To było nawet zanim on wydał płytę. Tak mi się wydaje. Byłam w studiu, komponowałam i nagrywałam. Napisałam taki bluesujący utwór i pomyślałam, że potrzebuję w nim mężczyzny. Tylko kto mógłby to zaśpiewać? Pomyślałam o nim i to była dokładnie ta osoba.
słowa. Zaczęliśmy pracować i on dokładnie wiedział, co robić. Ta piosenka jest seksowna, jest funky, jest tam dużo dialogu, wers i odpowiedź. I on dokładnie wiedział, jak to prowadzić. Było idealnie. I to jest jedna z moich ulubionych piosenek. Znajduje się na mojej pierwszej epce z 2001 roku. Wtedy nawet jeszcze nie wiedziałam, co robię. Pomyślałam, nagram epkę. To się po prostu stało, ale nadal uwielbiam ten utwór. I wasn't even thinking about it. It just happened, but yeah, that song is still one of the favorites. Świetnie brzmi, właśnie tak, jakbyście rozmawiali. Dokładnie. I to całkiem zabawne, że też tak sądzisz, bo wydaje mi się, że śpiewam tak, jak mówię. Wiesz, co mam na myśli. Mówię w bardzo melodyjny sposób. Wszystko brzmi tak. I tak jest w tej piosence. Wiesz, o co mi chodzi. Właśnie tak mówię. Okej, to od muzyki przeszłyśmy do mówienia, a ja wiem, że pojawiłaś się w filmie z Kelly Rowland, a pamiętam też, jak śpiewałaś w Ally McBeal. To jeden z moich ulubionych seriali. Myślałaś o aktorstwie? You know, it's something that I would like to get back into doing, but to do it you have to really commit, and I have to commit to staying in LA. To jest coś, do czego chciałabym wrócić, ale to jest poważne zobowiązanie. Musiałabym cały czas być w Los Angeles. Ciężko to zrobić, gdy jesteś w trasie, ale kiedyś w końcu osiedlę się w jednym miejscu i wrócę do aktorstwa, bo uwielbiam to robić. To jest część tradycji opowiadania historii, a ja kocham opowiadać historię. Tylko najpierw coś musi mnie zatrzymać w Los Angeles. Pewnie mój mąż powie kiedyś, siedź w miejscu. A ja odpowiem, okej, przestań wyjeżdżać. Okej, nie wiem, zobaczymy. A jak wyglądały prace nad Ally McBeal? That was a wonderful experience. I had gotten the call to audition for that before I even knew what the show was. I wasn't really watching TV a lot back then, and they were like Ally McBeal, and I was like Happy McBeal. What? To było cudowne doświadczenie. Gdy otrzymałam telefon o przesłuchaniu, nawet nie wiedziałam, o jaki serial chodzi. Oglądałam wtedy często telewizję. Powiedzieli Ally McBeal, a ja co? Happy McBeal? Okej, potem dostałam tę rolę, ja i dwie inne młode damy, Vetrina King i Renee Goldsberry, która potem zagrała w musicalu Hamilton i wygrała Tony Award. Wszystkie nadal utrzymujemy ze sobą kontakt. Nagraliśmy wiele odcinków tego serialu. Było sporo zabawy z Jane Krakowski i Wondą Shepard. Wonda była w sumie muzycznym głosem Ally. Byłyśmy myślami, których Ally nie wypowiadała. Świetnie, że mogłam być częścią takiego scenariusza. David E. Kelly jest niezwykłym scenarzystą. Kiedy teraz patrzę na tę obsadę, myślę, wow, to była niesamowita obsada. Było naprawdę super. To wróćmy może do tematów muzycznych. Co planujesz, jeśli chodzi o nową muzykę po trasie? Well, let's see. After this tour, I'm working on my new album, actually, as we speak. So I'm about maybe... Zobaczymy. Po trasie pracuję nad nowym albumem, nawet teraz. Mam jakieś 5 czy 6 piosenek, sama je produkuję, więc to jest bardzo wolny proces, ale wracam do grania na pianinie. Mam taki mój moment Roberty Flack, czyli gdy będę chciała, będę mogła po prostu usiąść i zagrać piosenki z tej płyty. To chcę osiągnąć. Nie chcę brzmieć jak z lat 70. Chcę tylko móc wszystko zagrać, tak więc teraz śpiewam i komponuję. Nowy projekt pojawi się pewnie na początku 2018 roku. A tytuł... Chcesz poznać tytuł? Jasne. Aktualnie to Sometimes a Rose Will Grow in Concrete, a więc Radio Szczecin, wy wiecie jako pierwsi. You're the first to know, Radio Szczecin. Thank you, that's an honor. Dzięki, to zaszczyt. A czy tytuł jest zainspirowany wierszem Tupaka? Nie, nawet nie wiedziałam. A on też miał wiersz Sometimes a Rose Will Grow in Concrete? Nie dokładnie taki, ale też o róży, która wyrosła z betonu. It's probably definitely coming from the same place. That whole trope that says when people see me what they think I should be. To na pewno wypływa z tego samego miejsca. To jak ludzie mnie widzą i kim powinnam według nich być. Albo gdy byłam mała, kim według nich miałam się stać. Wiesz, te wszystkie statystyki są przeciwko osobie takiej jak ja, a pomimo tego wszystkiego ja rozkwitam. Rozkwitam przepięknie w świecie, który próbuje zatrzymywać ludzi takich jak ja. To także tyczy się tego, że cieszę się moją kobiecością, stylem, bo jestem już w pełni dojrzała. Wiesz, nie mam już 20 lat i moje myśli na temat tego
tego, jaką jestem kobietą, są zupełnie inne i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie jestem tu po to, by próbować kogoś zadowolić, tylko po to, by być piękną, seksowną, mądrą, uprzejmą i hojną. To o to w tym chodzi. Pretty and be sexy and be smart and be kind and be generous. You know what I mean? That's what it's about. Yeah. Thank you for this. Dziękuję za wyłączność, jeśli chodzi o tytuł. You're welcome. Nie ma za co. I mam nadzieję, że wrócisz kiedyś do Polski na koncerty solowe. I would love that. Bardzo bym chciała, a więc niech tak będzie. Okej, to my czekamy. Wrócę i mogę zagrać mój cały album wyłącznie dla Radia Szczecin. Okej. Thank you.